No przede wszystkim oczekuję od burmistrza zajęciem się sprawami miasta, rozwoju tego miasta. A przez pojęcie rozwoju mam na myśli pozyskiwanie terenów inwestycyjnych, rozwój. To nie tylko ładne ulice, ładne chodniki, kawałki ścieżek rowerowych, ale przede wszystkim sprowadzanie na nasze tereny inwestorów, bo to w znacznej mierze bardziej pobudzi nasze miasto do życia, że tak powiem, i do przede wszystkim pozostawienia ludzi młodych, którzy uciekają jednak z tego naszego miasta. Takiego bym chciała burmistrza, który zadba o nasze podzamcze, o tą stronę Prosny, bo tam gospodarz stamtąd dba o tamtą stronę, a tu granica była od wieków i ta granica jest, nikt się nami nie interesuje, nikt się podzamczem nie interesuje. No, chciałabym sobie, żeby była taka sama burmistrz jak w tej chwili. No, operatywna, załatwia dużo spraw, także ja będę głosować na pewno na panią Szkopińską. Według mnie wiarygodny, to co obiecuje powinien wykonać po wyborach. No na pewno dobry dla miasta. Dla ludzi, którzy tu żyją, i sprawiedliwe. Dobry, przede wszystkim dobry. Musi być człowiekiem bardzo wierzącym. Bardzo wierzącym. Nie tylko tak delikatnie dla oka, ale bardzo wierzącym człowiekiem. No, mi chodzi o wiarę, nie? O wiarę w Boga, nie? Tylko, nic więcej. A to się kojarzy, naprawdę będzie dobrym burmistrzem. Dobry, żeby dobrze rządził naszym miastem. Dobry, żeby był, żeby dobrze gospodarzył, no żebyśmy byli zadowoleni. Troszeczkę porządku na tym, na rynku porobili, na targach, Bułgarów wywalili z naszego terenu, bo sklepy padają. No o tym bym se marzyła, bo my na sklepach podatki płacimy, a oni sobie biorą i nie płacą. A pieniądze zbierają i wywożą sobie do innego kraju, a my cierpimy na tym, nie? Ja chcę, żeby burmistrz wprowadził jakiekolwiek ulgi dla dużych firm, żeby wreszcie tutaj nie tylko firmy padały, tylko powstawały. Dzień dobry. Burmistrz? Moim zdaniem stary burmistrz, bo nowy to jeszcze no, musi trochę poczekać. Jaki powinien być burmistrz? Burmistrz, a ja nie tutejszy, ale powinien być dobry. Żeby, wie pan, umiał wykorzystać wszystkie, wie pan, przepisy prawne, żeby, no, nasze unijne środki, żeby były dobrze zagospodarowane, nie? Taki powinien burmistrz, dbać powinien o ludzi. Burmistrz powinien być człowiekiem, który ma jakąkolwiek wizję, którą jest w stanie realizować konsekwentnie przez całą swoją kadencję. Dziękuję bardzo. Pan, nie mam pojęcia, nie oczekuję niczego. Dla mnie burmistrz powinien być prawdziwym gospodarzem. Takim gospodarzem, jakim jest gospodarz w dobrym domu. Porządek, czystość na mieście, wszystkie sprawy związane z prowadzeniem miasta, ale przede wszystkim wygląd tego miasta. Przede wszystkim powinien być nowy burmistrz, dlatego że należą nam się zmiany. Tak uważam. A oficjalnie mogę powiedzieć, że popieram pana Bogdana Nawrockiego. Myślę, że ma fajnych parę pomysłów. Dziękuję. Burmistrz? No ja wiem jaki, no taki, żeby był dobry dla nas, nie? Powinien umieć rządzić, słuchać ludzi, być w porządku wobec ludzi i spełniać to, co nam obiecują, co jest fikcja. Dziękuję. No żeby dobrze zarządzał tym naszym miastem, nie? Dlatego, żeby zajmował się w końcu młodzieżą. Żeby udoskonalił nam, znaczy umożliwił nam doskonalenie swoich umiejętności, bo tutaj póki co niczego nie ma. Nie ma sal, na przykład w liceum nie ma sali, żeby młodzież mogła spędzać wiele czasu na niej. Nie ma możliwości, żeby się rozwijać. Tak jak na przykład Iza Kowalczyk, tak, która musiała wyjechać stąd, żeby móc się w tenisie udoskonalać, więc no czego oczekiwać od burmistrza? Tylko żeby przytrzymał tej młodzież, a nie ją wypędzał stąd. Bo młodzież tutaj nie chce zostawiać, nie chce tutaj przyjeżdżać, bo tutaj nie ma możliwości dla niej. Czego oczekuję? No ciężko mi to powiedzieć, ale to co tutaj jak widać na przykład teraz, te drogi jakie są, to są tragiczne, jak się dzwoni to mówią, że a jak nie powiat, to co inne i tak, tak się tłumaczą, no nie? Moje tłumaczenie jest takie, że nie powinni się tłumaczyć, tylko jak się dzwoni
i się mówi, że jest droga nieprzejezdna, to powinni to jakoś zorganizować. Oni tego nie organizują, tylko po prostu co to olewają. Wiem sam po sobie. Żeby działał, a nie tak, że tylko jest na papierku i co miesiąc bierze pensyjkę, a nic się nie dzieje ciekawego w mieście i w ogóle się nic nie robi. Miałbyś basen, miałbyś wszystko, ani ma nic, kompletne zero.